Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Fakty, jest ósma. Trzech mężczyzn nie żyje. Stali na chodniku w Bielinach w Świętokrzyskiem. Samochodem wjechał w nich 19-latek. Na Morzu Północnym płonie statek przewożący auta. Na pokładzie jest prawie 3000 samochodów, w tym 25 elektryków. A gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM jest dziś senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Rozmowa już za moment. Zapraszamy. Dziewiętnastolatek, którego auto uderzyło w pieszych stojących na chodniku w świętokrzyskich Bielinach, był trzeźwy. Jest w szpitalu. W wypadku, przypominamy, zginęło trzech mężczyzn w wieku 41, 44 i 45 lat. Kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad kierownicą, dlatego wpadł na chodnik, powiedział nam podkomisarz Damian Janus z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Kierujący został przetransportowany do szpitala. Na szczęście z niegroźnymi dla życia obrażeniami. Tam na miejscu do wczesnych godzin, można powiedzieć porannych, pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Oczywiście będziemy dokładnie sprawdzać, jak doszło do zdarzenia. W miejscu, gdzie doszło do tego wypadku, jest monitoring i on powinien pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii. A teraz w faktach aktualne informacje, jakie przekazują media holenderskie. Jedna osoba zginęła, kilka jest rannych w groźnym pożarze, jaki wybuchł na samochodowcu Fremantle Highway. Ta jednostka płonie na Morzu Północnym. 30 km na północ od wyspy Amelan. Statek płynął z Bremerhaven w Niemczech do Port Said w Egipcie. Fremantle Highway, hier te zien op oude foto's. Na pokładzie tego samochodu, na pokładzie tego statku prawie 3000 samochodów, w tym 25 elektryków. I to prawdopodobnie właśnie jeden z nich się zapalił. Taką informację przekazuje holenderska telewizja NOS. W chwili wybuchu pożaru na pokładzie znajdowały się 23 osoby. Ze względu na intensywność pożaru część z nich w kontrolowany sposób wyskoczyła z pokładu do wody. Zostali podjęci z morza przez helikopter oraz załogę łodzi ratunkowej KNRM-u, czyli Królewskiej Holenderskiej Instytucji Ratownictwa Morskiego. Bierzemy pod uwagę wszystkie scenariusze. Taką krótką informację przekazuje holenderska Straż Przybrzeżna. W pogodzie zmiana. Środa przyniesie przelotne opady deszczu na zachodzie i północy kraju. Na wschodzie i południu Polski opady ciągłe i zapowiadane burze. Ostrzeżenia będą obowiązywały w całej południowej Polsce, od tych południowych krańców Dolnego Śląska, Opolszczyzny, po Podkarpacie. I jak zapowiada synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. W opadach deszczu temperatury mogą wynosić około 17-18 stopni. Więc od 30 na termometrach na razie odpoczywamy. Deszczowo o poranku m.in. we Wrocławiu. Termometry pokazują tam 14 stopni. Co o tej pogodzie mówią o poranku wrocławianie? No okropna jest dzisiaj, okropna. Zastanawiała się pani, jak się ubrać? Oj, zdecydowanie się zastanawiałam. Tak trzy warstwy na siebie musiałam założyć. Kurtka jest, parasol jest? Jest, wszystko jest. No porobiło się, ale w sumie dobrze. Raz na jakiś czas, żeby troszkę się ochłodziło, a przede wszystkim deszcz, który jest bardzo potrzebny. Przyzwyczailiśmy się do słońca, do ciepła, a tu? A tu zimno i deszczowo. I niemiło. Ale widzę, krótkie spodnie są. Trochę pan próbuje oszukać rzeczywistość. No, się przyzwyczajam do krótkich spodni. Sweterek dzisiaj wyciągnięty. No, tak, oczywiście. No, zaskoczyła pogoda, zimno jest, tak jakby jesiennie troszkę. No, jakby troszkę trudno się nie zgodzić. Te głosy we Wrocławiu zebrał nasz reporter Paweł Pyclik. Czas na rozmowę w faktach RMF FM. W warszawskim studiu RMF FM Piotr Selak i jego goście. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy. A gościem RMF FM jest senator Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Nie będziemy rozmawiać o pogodzie, chociaż niewątpliwie to bardzo interesujący temat, ale pan o sobie bardziej myśli lekarz, który bywa politykiem, czy polityk, który jest też lekarzem? Ja myślę, że to równoważy. Jestem i politykiem, i lekarzem, i dobrze się czuję i w jednej, i w drugiej roli. To jako lekarz i polityk, chciałby pan, żeby pańskiego pacjenta sprawdzali w gabinecie policjanci i rewidowali? Zależy jakie są okoliczności. Czyli dopuszcza pan taką możliwość? Oczywiście, że tak. Były takie sytuacje. Bardzo, a nie uważa spotykałem pan, się że... spotykałem się z takimi sytuacjami bardzo groźnymi. Zagrożenia życia albo tej osoby, albo innej osoby. I to wtedy jest obowiązkiem policji. Ale widział pan wczorajsze demonstracje przed komisariatami w całej Polsce? Widział pan zachowanie, relacje i policji, i pani Joanny z Krakowa? I nie uważa pan, że policja przekroczyła swoje uprawnienia? Ja widziałem przede wszystkim bardzo wulgarne wypowiedzi pani Lempart, które są skandaliczne. A to w tej całej sprawie pan zwraca uwagę na wypowiedzi pani Lempart, no, a nie na to, co się działo z panią Joanną? Wie pan, to, co się działo z panią Joanną, to przede wszystkim ratowanie jej życia. Została przesunięta w tej chwili ciężar samej debaty, został przesunięty panie doktorze, panie senatorze, na ratowanie życia. Panie doktorze, w stanie zagrożenia życia, w
stanie zagrożenia życia, no postępuje się w sposób standardowy. Pytam i powinno pana się jako lekarza. Czy uważa pan, że policja w gabinecie lekarskim to jest sposób na ratowanie życia? Ale to już to policja ma swoje określone standardy, określony tryb postępowania. Nie znam szczegółów i nie ale wiemy, jak lekarzem. Było. No, ale jestem lekarzem i ratowałem życie nie raz, nie dwa, nie trzy. Jesteście policji? A czy oczywiście, że nie raz. Mówię, że były takie... I policja prowadziła przeszukanie u pacjenta, którego pan prowadzi? Panie redaktorze, były sytuacje różne i różne sytuacje mogą mieć miejsce. I tutaj naprawdę przesunięcie w tej chwili całego meritum sprawy na nieprawidłowe postępowanie policji, na nieprawidłowe meritum postępowanie. Meritum w tej sprawie jest to, że gdyby nie było aborcji w tle, jest przede wszystkim. To być może nie byłoby tej Panie zachowania redaktorze, policji. Właśnie pan to powiedział, czego chciałbym uniknąć. Nie aborcja, tylko przede wszystkim ratowanie życia. Pierwsza informacja. Nie, bo postępowanie policji było na podstawie było postępowania prokuratorskiego, który to prokurator prowadzi śledztwo między innymi w sprawie pomocnictwa przy aborcji. Więc jest aborcja. Ale pierwsze tak, no ale panie redaktorze, policja usłyszała zagrożenie życia. Lekarz usłyszał i zespół podatowy ratunkowego zagrożenia życia, ale przede wszystkim zagrożenie życia. No panie redaktorze, to jest najistotniejsze i najważniejsze. Przy aborcji, a cała dyskusja, próba samobójcza. To są dwa paragrafy w sprawie, których prowadzono postępowanie. Cała dyskusja. I my teraz bardzo długo dyskutujemy, bo pan narzuca narrację. Aborcja, aborcja, aborcja. A ja narzucam narrację. Ta, która jest najbliższa i lekarzowi, i politykowi. Ratowanie życia ludzkiego. To było na pierwszym miejscu i to i ja nikogo nie tłumaczę oczywiście, ale mówię. Ta, która miała być ratowana, narracja... panie marszałku, zdecydowanie nie czuła się, żeby ktoś jej pomagał w ratowaniu życia. No, mogła mieć takie odczucie, także... Cieszę się, że pan się z tym zgadza. Nie, i panie redaktorze, mówię, przede wszystkim ratowanie życia i bardzo proszę tutaj... Tylko, że pani Joanna nie miała wprowadzać... takiego poczucia. A pani Joanna nie miała, no ale takie wrażenie mieli inni. No pani psychiatra dzwoniła do pogotowia z informacją zagrożenia życia. A skierowano ją potem na rozmowę z policją. Senator Stanisław Karczewski, dziękujemy bardzo słuchaczom RMF FM. Zapraszamy już oczywiście do RMF 24, do naszych mediów społecznościowych. Za chwilę między innymi o tym, o brutalizacji języka politycznego w polskiej debacie publicznej. Panie senatorze, porozmawiajmy o tych słowach, które słyszeliśmy wszyscy chyba. Pamiętajcie o tym ryżym, bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski. Tusk jest prawdziwym wrogiem narodu. Tak się mówi o rywalu politycznym? Tak mówił Jarosław Kaczyński w ten weekend. Panie senatorze, proszę posłuchać i zacytować inne stwierdzenia naszego konkurenta politycznego. Aha, czyli to nie my, Tuska. Tylko wy wcześniej robiliście inaczej, to, tak? To wie pan, to już nie przerzucajmy się kto i... No ale właśnie. Powiedziałbym o skali zakłamania, nienawiści, obłudy. Na każdym spotkaniu obserwowałem wszystkie spotkania Donalda Tuska. Ta nienawiść, hejt jest niewyobrażalny. Ale nigdy Donald Tusk nie powiedział o Jarosławie Kaczyńskim, że to wróg narodu. Ale powiedział bardzo wiele słów. Powiedział coś, wie pan, coś, na co nikt nie zwraca uwagi albo zapomniał już. Jako pierwszy polityk w Polsce życzył śmierci swojemu konkurentowi politycznemu, zwracając się słowami wieszcza. A słowa o zdradzieckich mordach? Słowami, ale wie pan, co innego zdradzieckie mordy, a co innego życzenie śmierci. Czy pan widział i słyszał w naszej historii, w naszym dziedzictwie narodowym, w naszej... Niech pan przypomni te słowa, bo ja nie pamiętam tych słów. No ale to, no wszyscy, ale radiosłuchacze pamiętają i wiedzą o tym, jakie te słowa padły, wieszcza o tym sznurze, o gałęzi, o tym ale to wie pan, to nie jest życzenie śmierci. To jak nie to jest życzenie... nie? To jest zakamuflowane. Oczywiście, że tak. Dobrze, ale wy teraz... Że to cyt, panie redaktorze, to było wyraźne życzenie śmierci, no więc to jest bardzo... I to usprawiedliwia pan nie, cytat, ja nie mówię, panie redaktorze, usprawiedliwia panie te redaktorze, słowa Jarosława Kaczyńskiego, to nie cytat, pańskim zdaniem? To są słowa wypowiedziane przez polityka. To cytat, to jest zasłona. Nie, ale zaraz, ale cytował poezję, zgadza się pan z tym, no i co? No ale to... No ale powiedział dobrze. Swoimi słowami. Nie o literaturze, więc... panie senatorze. Nie, o nie literaturze to nie rozmawiamy. Jest literatura, bo nikt podczas wieców nie, no, nie dobra cytuje literatura, no, literatury. Chyba pan się... No, oczywiście, że dobra, wiesz, narodowe. Panie redaktorze, popatrzmy na skalę i popatrzmy, w jaki sposób Donald Tusk obraża nas, obraża naszych wyborców, obraża również czy Polaków, PiS... tak na dobrą sprawę. Ale proszę mi powiedzieć, tak. Proszę mi dać chociaż jedno zdanie powiedzieć. Jasne. W całości, bo na razie nie miałem takiej Jasne. Możliwości. Obraża nie tylko naszych wyborców, mówiąc, że piją, że biją żony. No tak było, prawda, że mam krew na rękach, no, że ma Jarosław Kaczyński krew na rękach.
No przecież to są niezwykle obraźliwe i nieprawdziwe, obłudne manipulacje. Więc tu popatrzmy na skalę i popatrzmy na to, jak prowadzi kampanię Donald Tusk i jak prowadzimy my Prawo i Sprawiedliwość. Wróg kampanię narodu polskiego. On woli Niemcy. Najważniejszy polityk po opozycyjnej stronie. Pan cytuje jego słowa, a ja cytuję, pan cytuje słowa Jarosława Kaczyńskiego. Nie, ja bym chciał, żeby pan się do tego odniósł. Nie tyle, żebyśmy się panie redaktorze, ja bym chciał, panie redaktorze, żeby debata dotyczyła programów, żeby debata dotyczyła wizji przyszłości Polski. Ale to nie... My o tym mówimy. To sami politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią nie o debacie programowej, tylko właśnie używają takich mocnych słów. Ale my o tym mówimy, wie pan. To jest fragment jedynie tego, co padło podczas jednego z pikników z ust prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast my rozmawiamy przede wszystkim o przyszłości Polski, o oczekiwaniach Polaków. Na to zwracamy uwagę. 99,9% naszych rozmów dotyczy problemów Polski, problemów Polaków, problemów, które chcemy rozwiązać w przyszłości. A rozbijanie konferencji prasowych rywala? Pokazaliśmy, jeżeli się mówi całą nieprawdę, to ale dobrze, to usprawiedliwia wejście dobrze, na że pan minister, prasową? Dobrze, że pan minister powiedział i powiedział jeden, prawdę. I drugi wiceminister też przychodzą na konferencje prasowe powiedział, swoich rywali powiedział, mówię, że wolałbym, żebyśmy mówili oczywiście w świetle prawdy, absolutnej prawdy, nie obłudy, nienawiści, prawda, rozmawiali o programach. My pokazaliśmy część naszego programu, właściwie taki wstęp do programu w naszym ulu programowym i w tej chwili już mamy, niebawem pokażemy cały program, bo my wiemy, jakie są potrzeby Polaków. Pokazujemy wizję rozwoju Polski. To będzie naszym głównym punktem programu. Dobrze wyborczego. Pana zrozumiałem, że jeżeli w takim razie po stronie Platformy uzna ktoś, ktokolwiek, jakiś polityk, że PiS mówi nieprawdę na swojej konferencji prasowej, to ma wtedy prawo wtargnąć na konferencję. Panie redaktorze, ja odpowiadam za swoje zachowania, nigdy nie zaburzałem i nie zakłócałem konferencji oponentów domyślam politycznych. Się, ale zastanawiam się, czy pan chciał żyć w takim świecie politycznym, w którym jest tyle inwektyw, w którym jest tyle brutalnych zachowań. Tak. Chciałbym żyć w takim świecie, w którym tego nie ma, jak obserwuję Donalda Tuska i jego ludzi. A drugą stronę widzę... jest pan sprawiedliwy, panie redaktorze, spojrzeć pan na to szerzej. Ale wie pan, ja patrzę, nie, panie redaktorze, niech pan porówna i popatrzy na skalę. Niech pan weźmie wszystkie wypowiedzi Donalda Tuska i niech pan porówna z ilością wypowiedzi. No pan tak to ocenia inaczej. Czy to jest... No i tak pan stawia w swoim pytaniu tezę. No, że ta teza jest według mnie absolutnie nieprawdziwa. To teraz zapytam, czy to jest pomysł na kampanię Prawa i Sprawiedliwości? A już mówiłem, jaki mamy, ale teraz mówiłem przecież, jaki mamy pomysł. Przede wszystkim program i wizja. My wiemy, jak powinna wyglądać Polska. Dużo zrobiliśmy, bardzo dużo. Chcemy się chwalić tym, co zrobiliśmy przez 8 lat, co jest tak krytykowane przez Platformę Obywatelską, a zrobiliśmy bardzo dużo, zmieniliśmy Polskę regionalną, samorządową. Donald Tusk mówi o większych środkach, tych środków bardzo dużo do samorządów. Nie do samorządów, tylko do Polaków. Samorządy narzekają, gdyż jesteśmy przy zmianie Polski. To ma pan bardzo złe informacje, panie redaktorze. No to ja mogę pan powiedzieć, panie marszałku. No dobrze, ale może pan pozwoli. Dobrze. Może pan sobie zrobić program autorski. Pan mnie zaprosił. Słucham pańskiego stanowiska, że pan chce swoje tezy i swoje... Nie, tylko chciałem przy pana, ja rozmawiam z samorządowcami. Z samorządowcami, nie z mieszkańcami. No z mieszkańcami przede wszystkim, ale rozmawiam z samorządami i samorządowcy, którzy są wybrani z list nie Prawa i Sprawiedliwości. Czasami ze swoich komitetów, ale również i z Platformy Obywatelskiej i z PSL-u. No mówią, że tak dobrze w samorządach jeszcze nigdy nie było. Nigdy nie mieli takich pieniędzy inwestycyjnych. Nigdy nie mieli tak olbrzymich pieniędzy. Przykład jednej z gmin, nie będę wymieniał nazwy, ale tych z nas można byłoby mnożyć. Inwestycje w roku, środki budżetowe na inwestycje 1 000 000 zł, 18 milionów i wielkie inwestycje, których te samorządy nigdy by nie zrobiły. A pytał pan samorządowców z okolic Zielonej Góry, co mają zrobić i skąd mają wziąć pieniądze na to, żeby utylizować odpady? Bo oni mówią zupełnie co innego. Mówią, że nie ma na to pieniędzy i nie mają na to środków, a rząd ich obarcza odpowiedzialnością za utylizację odpadów, które chociażby płonęły w ten ostatni panie redaktorze, te środki... Pan mówi teraz o tym pożarze, tak, który się wydarzył. Oczywiście. Wie pan, bardzo żałuję, że ten pożar stał się tak
takim przyczynkiem znowu do konfliktu politycznego. Tak, ale problem trzeba rozwiązywać nie kłótnią polityczną, nie przerzucaniem odpowiedzialności, tylko wspólnym postępowaniem. Pamiętamy w ubiegłym roku Odrę i wypowiedź pani marszałek, kłamliwą, nieprawdziwą, mówiącą o tym, że tam jest rtęć. Kłamała. Nie wolno kłamać. I nie wolno kłamać również w sprawie śmieci, a Platforma Obywatelska niestety i w sprawie śmieci w Zielonej Górze, czy koło Zielonej Góry, ale również i koło Wołomina, czy w samym Wołominie, no mówi nieprawdę. A dlaczego mówi nieprawdę? Jakie jest pańskie stanowisko? To pan posłucha tej konferencji i przecież doskonale tej pan przerwanej. Przerwaną konferencję widział i widział wypowiedzi pana ministra i starosty Wołomińskiego, którzy pokazali, pytam, ale pokazali dokumenty. Pokazali dokumenty, kto składował, kto wyraził zgodę, prawda? I obarczanie w tej chwili winą do polityków Prawa i Sprawiedliwości za wszystko, co... do punktu wyjścia. Nie wiem, dobrze się na przykład... No, niedawno miałem takie spotkanie z wyborcą, który powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość zamyka szpitale, prawda? Ale jaki szpital Prawo i Sprawiedliwość zamknął? Ale żadnego wracamy do punktu wyjścia, nie. Ale pamiętam, zaczął, że nie Donald Tusk, tylko pan marszałek Grodzki chciał zamykać szpitale. Przecież jak zapytano się go, jakie ma pomysł na uzdrowienie... To ja teraz uzdrowienie... zapytam, da mi pan zadać pytanie? No ale oczywiście, że tak, jak dokończę odpowiedź na poprzednie pytanie. Zapytany, jakie ma receptę na rozwiązanie problemów służby zdrowia, powiedział likwidacja szpitali. No to karygodne, na to się Polacy nie zgadzają i mam nadzieję, że również w październiku, chciałem powiedzieć 15, ale nie wiemy jeszcze, kiedy będą wybory, Polacy się na to nie zgadzają. Grzecznie czekałem do samego końca. Tak jest, dziękuję, przepraszam. To teraz chciałem zapytać, jak to się ma do pańskich wypowiedzi przed momentem o tym, że samorządowcy są bardzo zadowoleni, skoro samorządowcy odpowiadają za utylizację odpadów, ale nie mają środków na to. Sam pan o tym mówi, że nie ma na to pieniędzy, owszem, i pytanie jest, dlaczego rząd nie jest w stanie im pomóc? Panie redaktorze, rząd pomaga samorządom w bardzo wielu obszarach i to powiedziałem już panu. Natomiast, ale nie w sprawie odpadów. No, panie redaktorze, no, ja nie znam dokładnie sytuacji, jaka jest w kwestii odpadów. Wiem, że bardzo niedobrze się stało i to jesteśmy wszyscy tym oburzeni ilością śmieci, które zostały sprowadzone do Polski wręcz. Przez ostatnie 8 lat? Nie, proszę popatrzeć na wykres, panie redaktorze, w czasach Platformy dużo więcej tych śmieci zostało. Ja mam tutaj, mogę znaleźć panu i pokazać to, dużo więcej śmieci, to 2-3-krotnie więcej śmieci sprowadzano w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Takie są fakty, no mówmy o faktach. A propos faktów, to teraz czy wiemy już, jakie będą pytania referendalne? Nie wiemy jeszcze, na pewno będzie jedno pytanie już znane wszystkim, a czy będą dwa pytania, zobaczymy. Przecież prezes Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie powiedział i o tym już od miesiąca mówimy, że będzie ale to treść dotyczyło. Już jest znana, bo wiemy, o co będzie pytane. Pan pyta o dokładną treść. Tak. Ja nie znam treści, nie pracuję nad treścią, nie znam dokładnie treści. A czy pracujecie w Prawie i Sprawiedliwości nad tym, żeby dodać dodatkowe pytanie? I jeżeli... Nie, nie pracujemy, zastanawiamy się. Ja nie biorę udziału w tych rozmowach, więc nie mogę w tej chwili, bo bym mógł wprowadzić i pana, i oglądających nas, i słuchających błąd. Nie wiem. Akurat tutaj w tym temacie zupełnie nie mam wiedzy. A ja uważa pan, że takie pytanie kolejne, dodatkowe byłoby jeszcze potrzebne? Toczy się debata, czy jedno, dwa pytania, czy trzy, nie wiem. No, trudno, no, panie doktorze, powiedziałem, że nie wiem, no więc nie wiem. Ja byłem zwolennikiem jednego pytania, to mogę powiedzieć. Jeśli już pan mnie pyta, jakie jest moje zdanie, to moje osobiste zdanie, jedno pytanie. To teraz zajmiemy się przyszłością już powyborczą w takim razie. Koalicja z Konfederacją, to mieści się w pańskiej politycznej głowie, że tak może dojść? Może do tego dojść między PiS-em a Konfederacją? Panie redaktorze, ja pamiętam swój początek drogi politycznej w 2005 roku i przed wyborami właściwie została zawarta koalicja PO, Prawo i Sprawiedliwość, czyli PO-PiS. No i do tej koalicji nie doszło, więc to jest najlepszy dowód na to, że przed wyborami, przed wynikiem ostatecznym wyborów o koalicjach powyborczych się nie mówi. My zrobimy wszystko, żeby wygrać wybory, żeby rządzić samodzielnie, żeby kontynuować rozpoczęte
zmiany i wprowadzać jeszcze dużo ciekawych i dobrych dla Polaków rozwiązań. Pan wspomniał tamte wybory, ja też dokładnie pamiętam i pamiętam, że też nikomu się wtedy po wyborach ówczesnych nie mieściło w głowie, że będzie koalicja między Prawem i Sprawiedliwością a Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. I do tej koalicji doszło. Ja pamiętam, więc dlatego, panie redaktorze... Czyli może dojść do koalicji z Konfederacją? Ale to ja właśnie już odpowiedziałem, panie redaktorze, że nie będzie pan na ten temat mówił. Na ten temat natychmiast po wyborach możemy rozmawiać. Możemy rozmawiać z innymi partiami politycznymi, czy innymi politykami. Ja w tej chwili nie wiem, jaki będzie wynik wyborów, więc sądzę, że wygramy, że Prawo i Sprawiedliwość wygra i samodzielnie będziemy sprawować. No ale wszystko wskazuje na to, że tych samodzielnych rządów nie będzie. Ten najnowszy sondaż pan widział, PiS 33-32, ma Koalicja Obywatelska, Konfederacja 8, Lewica 7, Trzecia Droga 5, to jest sondaż Kantaru. I wygląda na to, że nie będziecie rządzić samodzielnie. Panie redaktorze, w tym okresie, i to dosyć dziwne, że jest taki olbrzymi wysyp różnych sondaży. No, jesteśmy w okresie przedwyborczym, panie marszałku. Najważniejsze są wybory i wynik wyborów. Tych sondaży jest bardzo dużo i oczywiście analizujemy wyniki tych sondaży, ale są wyniki bardzo różne. My pokazaliśmy w tej chwili wstęp do naszego programu i jestem przekonany, że po pokazaniu naszego programu, nasze sondaże pójdą do góry. Czy prezydent Duda popełnił błąd w sprawie Wołynia, że nie było przeprosin, czy ze strony ukraińskiej? Jak pan na to patrzy? Na pewno sprawa wołyńska wymaga porozumienia ze stroną ukraińską. Te gesty, które zostały wykonane w rocznicę, były na pewno idą w dobrą stronę. Ale był błąd, czy nie, pana zdaniem? Najważniejsze jest to, żeby bronić interesów Polski. I tutaj będziemy bezwzględni, prawda? To, co się stało na Wołyniu, było zbrodnią ludobójstwa na narodzie polskim. I to musi wyraźnie wybrzmieć również ze strony ukraińskiej, bo to jest nasz interes. Szacunek do tych, którzy zginęli, i jest naszym interesem również narodowym, naszą racją stanu. Nie zmienia to absolutnie naszej postawy w stosunku do Ukrainy, walczącej Ukrainy, która walczy nie tylko o swoją niepodległość i o swoją wolność. Wrócę do swojego pytania. Popełnił błąd prezydent Duda? Nie, błąd. Jaki błąd? To, że wspólnie, to nie był błąd. To był krok w dobrą stronę, ale to nie był błąd. Jeżeli pan pyta, czy błąd, to ja mówię, że nie. Jak o tym mówić, kiedy, żeby nie wpaść w narrację prorosyjską, proputinowską? No tak, jak mówiłem przed chwilką, bardzo wyraźnie mówiłem. Jak to zrobić? Bo ja wiem, co pan mówił i słuchałem pana uważnie, zastanawiam się, jak to zrobić. Wie pan, ja też nie mam recepty gotowej. Musimy być tutaj stanowczy i bezwzględnie dbać o nasz interes. Nasz interes Polski, bo nasz interes Polski jest najważniejszy. Jak dzisiaj premier Ukrainy mówi o tym, że w sprawie z kolei ukraińskiego zboża, którego nie chcemy wpuszczać, także po 15 września. Słuchałem przed chwileczką wypowiedzi pana ministra Telusa, za chwilę będą rozmowy naszego ministra rolnictwa z ministrem rolnictwa Ukrainy. I myślę, że dojdziemy tutaj do porozumienia, tym bardziej, że mamy też wsparcie innych krajów europejskich, przynajmniej 4 czy 5, a też życzliwie inne. Bardzo wnikliwie słuchałem wypowiedzi ministra Telusa, prawie idą w dobrym kierunku. Ja pytam o tę wypowiedź premiera Ukrainy, bo Beata Szydło nawet powiedziała, że premier Ukrainy powinien przeprosić Polskę za te swoje... Jakie słowa? Ja nie wszystkie tak śledzę, wie pan. Za te słowa o tym, że że działamy populistycznie, że to, co Polska wykonuje, to jest nieprzyjazny i negatywny ruch. To są złe słowa, niedobre słowa, nieprawdziwe przede wszystkim, dlatego, że nasza przyjaźń pomoc i wsparcie dla Ukrainy i to, co zrobiliśmy wcześniej i to, co robimy w tej chwili, nie przekreśla również dbałości o nasze interesy. Musimy dbać o nasze interesy i będziemy dbali o nasze interesy i o interesy również rolnictwa. Konkretnie dopytam, czy powinny być te przeprosiny ze strony premiera Ukrainy za te słowa w mediach społecznościowych? Powinien dokonać refleksji.
Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję również państwu.